Tu Strasburg, mówi Roman Paszkowski. Niestety ten pojedynek został przerwany już w pierwszej minucie w dosyć niezwykłych okolicznościach, albowiem niespodziewanie zgasły reflektory oświetlające stadion. Rzut rożny, krótko wyegzekwowany. Czekamy na centrę, długa centra, Lubański. No i kto wie, czy nie padła tam bramka. Znów, proszę Państwa, światło gaśnie. Mimo tych wszystkich niecodziennych okoliczności Górnik strzelił gola na 1-0. Ja po takiej akcji dosyć ładnej, indywidualnej uderzyłem zza pola karnego, piłkę idealnie trafiłem. Gol, proszę Państwa, udał się strzał. Włodzimierz Lubański w 40 minucie uzyskuje fenomenalną bramkę. Byliśmy prawie pewni tego, że bez problemu ten wynik dowieziemy, no ale znowuż takie nieszczęście nas spotkało. Proszę Państwa, chyba rzut karny. Jeszcze raz Capello ustawia piłkę. Gwizdy na trybunach. Nie ma! Nie jednak gol, proszę Państwa. Jesteśmy z Wami, chłopcy, Górnicy Zabrze. Ten mecz też zakończył się remisem 1-1, no i nie było wtedy dogrywek, tylko rzucano monetą. Ślepy los decydować będzie, która drużyna wejdzie do finału. Oglądaliśmy to w telewizji oczywiście i pamiętam, jak kapitan Górnika Stanisław Oślizwo wyskakuje w górę z radości. Polska! Górnik! Brawo! Brawo! Proszę Państwa, a więc sprawiedliwości stało się zadość. I tak właśnie napisała się przepiękna historia. W finale, który był rozgrywany w Wiedniu, Górnik przegrał z Manchesterem City 1-2, ale rywalizacja z Romą, która trwała 330 minut, błyszczy złotymi zgłoskami na kartach polskiego, ale też europejskiego futbolu. Na